Witam w kolejnym filmiku, filmiku perfumowo, perukowo, kosmetycznym. Jeżeli obraz jest ucięty, należy dać opcję pełny ekran. Wszelkie namery na mnie, jeżeli chodzi o maila, Instagram, są przeważnie w opisie bądź w komentarzu. Zacznę może od makijażu. Makijaż jest jasny, jest rozświetlony, jest lekko przyciemniony przy linii rzęs górnej i dolnej. Wykonany w większości cieniami z wiśni. Z nam szopu troszeczkę też użyłam tego takiego jaśniejszego. Na środku jest to cień, który się nazywa błysk z palety abstrakcja. A tak to użyłam wodne odbicie, ten taki różowy, piękny, połyskliwy, turbo pigment. E, użyłam też trochę matowego e, brązu, właśnie z kwitnącej wiśni, trochę e, na dole fioletu, z kwitnącej wiśni. E, kreski e, rozcierałam początkowo, czy ją rozcierałam? Chyba kwitnącą, e, nie kwitnącą, korą, e, korą wiśniową. Chyba tak. Pomadka Wallflowers Contigo Mauve. Niezmiennie uważam, że seria jest idealna, trochę różu, i trochę brązera. Jeżeli chodzi o perfumę, to teraz mogę powiedzieć, że niedroga perełka zapachowa, przepiękny zapach o doskonałej takiej mocy, wyrazistości, charakterności. Od razu niedroga perełka, momencik. A więc od razu niedroga perełka zamieniła się w użycie perfumowe i już pokazuję, tak? Trochę dziwne minerale, bo próbuję tutaj yy, go jakoś. Yy, hmm. Chyba jednak spauzuje Momencik albo nie spauzuję, bo już teraz ręki nie mam. Tak wygląda yy, flakonik tego cuda. Zresztą no, ładnie wygląda. Ten złoty korek. Z takim trochę matowym, przygaszonym złociem. E, I to jest zapach marki Jazz Jack. E, I to jest zapach to się nazywa Noir. Nie wiem, Endurance, chyba tak. Cały czas te dwuliterówki. E, francuskim trochę mi, że tak powiem, stanowią problem. Coś musiałam sobie przypomnieć z Anne, bo tu mamy Endurance. Zapach jest wieczorowy, jest taki mroczny, czarny. Początek y, dawał taki wydźwięk y, takiej y, mrocznionej wiśni. Po chwili była taka nuta bardzo ciekawa Coca-Coli. A aktualnie, jeszcze może spauzuję i sobie troszeczkę, y, że tak powiem, poobserwuję rozwój na przedramieniu. Więc aktualnie jest to taki właśnie mroczny owoc, yy, taką właśnie z tą yy, taką po, pomykającą nutą Coca-Coli. To jest taka dosyć rzadka nuta, wyczułam ją kiedyś w yy, z Estée Lauder klasycznym, yy, czy też którym w którymś zapachu Kiliana. Generalnie to nie jest jakiś częsty motyw, ale bardzo ciekawy, muszę przyznać. Jak nie lubię yy, Coca-Coli, tak ten motyw yy, w perfumach yy, jest intrygujący. Jeszcze momencik. Muszę przyznać, że niezmiennie. Wyczuwam na nadgarstku naprawdę bardzo dużo takiej mrocznej wiśni. Czy właśnie, czy wiśni, czy czerwieśni? Jeszcze moment. Nie, zdecydowanie wiśni. Ten motyw jest taki mroczny, jednocześnie taki nieosłodzony. Bardzo ciekawe. Także. Aplikuję globalnie i wtedy będę mogła też zrobić może jakiś dopisek właśnie do tego filmu, już taki bardziej recenzujący, to są na razie takie bardziej pierwsze wrażenia, natomiast na pewno jest to niedroga perełka zapachowa. Dajcie znać, czy znacie zapach, czy was ciekawi, czy może znacie coś innego z marki Just Check. Tą, to, na tą markę natrafiłam sama, muszę przyznać. Nikt mi jej nie zasugerował, nikt mnie nie polecił, nikt mi o nią nie zapytał. Sama ją sobie e, utrafiłam i mam aktualnie e, trzy flakony, także niedługo pewnie będą relacje odnośnie dalszych e, zapachów. Coś mi jeszcze, coś mi jeszcze tam e, się tak kołacze, nie mogę sobie po prostu. Przypomnę, co jeszcze chciałam powiedzieć. To jest też taki wyczuwalny motyw, trochę drzewny, troszkę słodyczy jest, ale to nie jest taka słodycz yy, bardzo mocna i przesłodzona.